Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikros, a to jest Bodziński, zamaskowany Bodziński z Irokezem. Yeah, bitch. Dobra. Tak wyglądam na żywo. Bijej barakus. Na żywą polątku też chodzę, kurwa, z maczetą. Dobra. Co robimy dzisiaj? Ogólne misje czy poboczne? Pierwszy muszę się przyzwyczaić do sterowania. Dobra, nie, w sumie może ogólne polecimy, bo nam czarnucha ukradli z kempingu. O, disable invasion. No, wyłączyłem. Nam czarnucha z kempingu zabrali. Musimy go uratować. Gdzieś tam polaz już. Biorę, co dają. Ty, ale rzuciłem na angielski i o wiele lepiej, kurde, gadają tu, nie? Widać, że zatrudnili lepszych Anglików do dublingu niż, kurwa, Polaków. No to standard. Liczy się rynek światowy. Się bije, tym się bije. Dobra. Którym się bije, tak? To ja mu zrobiłem, nie wiem jak. Oj, no generalnie już trochę zapomnieliśmy, jak to się gra. Bo Paragon ciągle jest dostępny. Dawaj, łysy. Nie wiem, co się stało. W sensie? To nie ja byłam. Nie słyszałeś, jak wybuchło? Nie, bo mnie nie ma tam już. Jestem daleko, daleko. Tu gościu chyba miał sklep. To sobie zerknij, co ma. Naprawdę wyjątkowego. Dawaj. Wspaniały kill off. Wspaniała siekiera. Dobra, teraz pewnie się pogubię w tych rzeczach, kurde. Bo po angielsku, po polsku wszystko się nauczyłem, a teraz fuj. No tak, tu jest czekaj, jakaś misja do zaakceptowania. Gdzie to jest? Coś fajnego shotguna? Wreszcie tu o, jesteś. O chuj. Jest ta Dalia. Nie, ja nie ci chcę. Nie dam. Nie chcę twojego. Kamil już go miał i ja go nie chcę. Ty, bo tu baba jaga. Co tam lejesz? Soczek. Soczek, ty. Dudę wali, kurde. Baba jaga czeka. A, ale no, jestem w sklepie, sorry. Ktoś jej wjebał chyba, ty. Wodu jakiś tu ostre odchodzi. Shit. Chyba co takiego grafata ja jem na też na ścianie. What the fuck is that? Posłałam po ciebie wieki temu. Zawsześ taki powolny. Być może jesteś odporny na moje przyzwania. Zostaniesz za Loa na Michał i tyle będzie. Silniejsi wymagają więcej wysiłku, ale są zawsze bardziej wartościowi. Ty musisz być tą wiedźmą. The witch. Ależ ważkie słowo. Ale oczywiście ty nie wierzysz w takie bajdurzenia. Jestem tu, bo powiedziano mi o twoich zdolnościach. Chcesz wiedzieć, jak udaje mi się niezauważenie poruszać między immortui? Czy nie tak? A? To możliwe? Dla ciebie? Nie. Jesteś zbyt gruboskórny i prosty, aby posiąść tak głęboką wiedzę. Ale są inne sposoby. Mogę coś dla ciebie przyrządzić. Chętnie dam coś w zamian. Jesteś tu tylko dlatego, że ja sobie tak życzyłam. A teraz życzę sobie, żebyś posiadł tę zdolność. Bez niej mi się nie przydasz. Tej nocy udasz się do jaskiń. Kiedy przemieńcy będą polować, zbierz tyle czarnych grzybów, ile zdołasz tylko unieść. Przyrządzę z nich dla ciebie miksturę. Okay. Wszystko, czego potrzebuję. Na razie. Okej. Dobre, wracamy do jaskini. Wiem, której. To było tam, co byliśmy. Tak, no wiem, kojarzę temat. A wieś, to teraz słyszę po angielsku, chłopie, ty. Akcenty. Ale takie, wiesz, typowe akcenty. Ona miała taki hinduski akcencik. Nice. A nie. Polski, polski. Wszystki polski, polski. Pójdzie murzyn, ale i tak polski. Nasz,
Nasz polski Jolisa DB, BB, właśnie DB. Miałem to powiedzieć, powinni go kurwa zatrudnić. Do tego co tam wielki nohal ma. No. Nie wiem czemu my idziemy do Raiza, bo Raiz nam ukradł tego czarnuka, bo już nie pamiętam. Chyba tak, no. Coś tam no. Było. A ja tego nie robiłem. A nie, robiłem to, kurwa, ta misja będzie ciężka, chłopie. To była ostatnia misja, jaką robiłem. To jest, zepsuła mi się broń chyba? Czy co? Nie, jeszcze jest, wytrzymało, już ma. No, teraz się zepsuła. Mówię, słyszę zombie. Mi się też zepsuła. Naprawiłem broń i nie straciłem naprawy. Aha! Ohoho, tyle wygrać. Ja chciałem zrobić atak z wyskoku, ten z powietrza, ale... Czemu nie zadziałał? Dobra, nie stracimy. Wchodzimy do środka. Brecken, garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Znajdź wejście. Sprawdź tył. Gdzieś tu rusztowanie było, co? Te gnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Wszędzie drut kolczasty! Tak czułem, że z tamtej strony będzie. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Wchodzę. Oczy otwarte. I powodzenia. Strzelają do mnie. No idę, idę, już pola za szybko. Daj, motherfucka. Ty? Czy ja mam łuk? Mam. Też se strzelę. Że ja nie mam umiejętności do łuku. Żyny tak mają. Nie przejmuj się. Na dachu są. A trzeba wejść tam do góry, nie pamiętam. Spider-Man! Nie mów, że zginąłeś. Nie, ale kurwa... Spadłem prawie. Zabijesz wszystkich? Nie, tu mam dwóch. Nie. Jestem jak? Tu zostają też... Kurde! Miałeś mi przypomnieć, nie? Miałeś mi przypomnieć! Miałem ci przypomnieć! Tam nie, coś wkurzyłeś. Nie przypomniałeś! Ja. Za źle strzał na niego, w niego wjebałem, no to jest kurwa niemożliwe. Ty, nie mogę podnieść ich strzał, tylko swoje. Zaraz przyjdę, czekaj. No idź. Bam, bam, bam. O, strzała mi się zmieniła. No już jest. No. Trzeba było ją wybuchową zrobić i ich dojebać. Dobra, znajdź wejście do budynku. Chyba tutaj jest coś. No tu, tu mam. Tu jest jeszcze jakiś budynek. Tu były drzwi. Czekaj, bo ja chcę go dawaj zrobić. Go. O, wychodzi, wychodzi, czekaj. Ty brutalu! A gdzie jesteś, na dole? Nie? O, skręciłem bukarki. Zrzut leci. Ty, parawie, tu spadł na dach, zobacz, zobacz, leci. Gdzie? Nie widzę. Tu. Spadł tam. Dobra. Tu jest wejście. No nie, no trochę daleko. No tak jak wiesz, leciał z góry. A tu są jeszcze drzwi jakieś. Ale nie otwarte. Jest tam co? Nie ma. I do ciebie. O, tu pamiętam, coś ci pokażę.
Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali jego laboratorium i zabrali cały sprzęt. Mam tylko nadzieję, że nie znaleźli wyników badań. Dać ci spoilera? Nie. Dobrze. Bo ostatnio się plunkali, że gadamy podczas cutscenek. Kurwa, właśnie, nie gadaj. O klepaniu w tyłek. Tu Crane. Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem... Ty, dostał mi te noże. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Weź sobie. No weź sobie. Co jest grane? Co się stało z GRE? Rola globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. To tutaj jest więcej, chodź tu wróć. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca. Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi. Może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Tu jest. Okej, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto. Zrozumiano. Ty, ale to po angielsku o wiele lepiej brzmi niż po polsku. Jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego, są marne, ale... Damy ci 48 godzin. Mamy 48 godzin. O, a tu jest rzeczy. Walisz te rzeczy. Ty, no coś ci tu pokażę, chodź tu. O! Co mi chcesz pokazać? O, chodź tu, skocz tak o, skocz jak ja. I wnacisz skucnij i przeczytaj, co jest napisane na tej puszce. Z bliska. Polisz nami, chuj, nie? No, no, no. Taki eksport Polacy mają. I co, warto było? Idziemy. Cholera, zepsute. Muszę to rozsunąć. Sfapowałem. Gdzie ty poleżałeś? Tam poszłeś, a. No. Gubiłem się. Tu masz jeszcze więcej noży chyba. Chuj z tymi nożami. Nie, czekaj, gdzie? Nie, tu nie masz. Ty, no nie mów, ty, ja mam tam spać? Udało się. Polince. Tam są murzyny. No jest murzyn gdzieś tam. Tym nożem go zajeb, a bułkiem. A bo tak, a teraz tak, pamiętasz Batmana? No. To patrz tu, co tu jest. Co to jest? Ołówek, kurwa. Nie pamiętam tego. Nie słyszałem. Mikrus, czekaj, Sylwia przyszła. No, okej. Okay. Live'a ci psuję. Nie live'a, odcinek. Dobra, przyszły kim. Widziałeś ten... Widziałeś ten ołówek z Batmana, nie? Pamiętasz, co Joker zajebał kolesia w ten? Kurwa, w drugim odcinku Batmana? No co było? Znikający ołówek. Za chuja nie pamiętam tej sceny. Joker się wjebał do nich wszystkich i miał przywiązane w chuj granatów do siebie. No to jest ten kurwa ołówek z tej sceny, chłopie. Co on tak zajebał murzynowi prosto w ten ołówek i ten murzyn zginął. Nie pamiętam, no chuja, dobra. Nieważne. Jeszcze z tym, no idziemy. Ale twoi widzowie będą. O, patrz! Kolo! O, jeszcze jeden. Ja, bo oni już wyczaili mnie tu wcześniej. To jest koleś, co mu skręcę i karczy, ho. Bo śmierdzisz, chłopie. Ty, on stoi! Gdzie nie upadł mi. Ty, ktoś tu gada. Diabli wiedzą. Moim zdaniem taki robi zależy głównie na forsie. Czekaj. Pakiet aptyczyk. Ty, no zaraz będę musiał wyjść z tego odcinka, bo ona już mnie wkurwia, nie?
Co zrobisz, jak musisz tu iść, panie, a w Paragona rozumiem, że nie zagramy. No nie wiem. Gdzie jesteś? Dawaj, robimy to póki mogę, kurde. Gdzie jesteś, przyjacielu? Dobra, tam jest jakiś Mujin Bambucha. Jak ty do mnie mówisz, kurwa? Wszystkim, kurde. Łuby ukręcę. A to, to miejsce, to pamiętasz? To było to miejsce, co kupowaliśmy. Tutaj strzelali do misia. Do tego no. Libera. Fagoty. O, o, coś tu jest, a noże. I karabiny i wszystko, i pistolety. Bregen, nie znalazłem Zira. Budynek jest opustoszały. Za tobą myślę, amunicja do pistolety. Może tam będzie. Tutaj na coś jest. No mam, ale mam maxa. Ammo, rifle ammo. Okej. Tu masz tego. Co? Amko. Nie ma tutaj karabinu? Chyba gdzieś tu był. O, coś tu jest, czekaj. Carbine. Na trudnym. Tu ile rzeczy jest, kabel. Pistolet. Amunicja. Jest, tu są dwa karabiny. Nie mam miejsca w ekipunku. Otwarte. Już. Co otwarte? Aha. Okej, dobra, idziemy. Nie, tu chciałem skręcić. Uuu, sporo koleś się tu zapowiada. W szafie stały. A, tu, dobra. Sporo kolesi się tu zaczyna zapowiadać. Chciałem Judo, głowę, ale zdążył powiadomić. Z karabinu ja do nich z łuku. Biją i to ostro. Idę już. Też się z nimi strzelaj, podniosę karabin. Jo, tu muszę go wyekwipować najpierw. Carbine, gdzie jest carbine? Carbine policyjny. Dawaj, competition. Join. Nie. Jaki oszukiwanie? Kurwa, ty. Chciałem to, wiesz, wycelować z tego, nie? Wow, ty koleś był. Ty, co mnie rozjebało? Przed chwilą się uleczyłem i nagle miałem ten. Oni z karabinu od razu zabijają. Co ty gadasz? O. To... Chciałem się ten przycelować się. Bam! Dostał. Myślałem, że przeżył headshota. Rzeczywiście biją od ostro. Ta butla mnie tu niepokoi. Wiecie co, ja wam ją rzucę, chłopaki. Przeżyłeś to gnoju, nie to. Ale poleciał, ty. Nie. Okej. Spokojnie, to ja. Kraj. Jest nasz nyga. Dzięki Bogu. Słuchaj, to bardzo ważne. Nie gadaj podczas filmu. Jestem już załatwiony, jak widać. Ale moje wyniki nie mogą przepaść wraz ze mną. Nie umrzesz, doktorze, ale musimy się stąd wydostać. Więc bądź proszę cicho. Tak, dobrze.
ale zrozum, moje wyniki muszą dotrzeć do Camdena. Dlatego dałem te pakiety Jade. Wiem, że mówiłeś, że je dostarczysz, ale ona była na miejscu, a że czas tak bardzo nagił. Doktorze? Wystarczy więc złudna nadzieja wybawienia, aby doktor zrobił się gadatliwy. Schwytaj Skorpion wszelkimi środkami. Z przyjemnością. A tych dwóch? Co mamy z nimi zrobić? Nigdy jej nie znajdziecie. Nigdy. A ja nic nie powiem. Nic ze mnie nie wyrwiecie. Na razie nieważne, czy będziesz gadać. Ważne jest to, byś nie mógł nam uciec. Ty sadystyczny gnoj, to starszy człowiek! Patrzcie, doktora Marzyli. A z Crane'em do dziury. To bolało. Czy to nie będzie teraz to, co ja myślę, że to będzie to? Znalazłem to będzie Gira. To, co ty myślisz, pewnie co ty chciałem myślisz, że to będzie to. Chciałem z powrotem do Brekena, ale zaskoczyli nas ludzie Raisa. Tak myślałem. Nie wiem, co się teraz stanie ze mną i z doktorkiem. Mega chat, yeah, bitch. Na nogi z nim. Och, to moja. Jest to. Doktorze. Jesteś jak wąż, który wpełzł między nas. Tutaj, w mieście kłamstw. Ty jesteś największym łgarzem. O czym ty mówisz? Gadaj, skurwielu! Tak, strać kontrolę. To z tym wy, Amerykanie, radzicie sobie najlepiej. Jeśli... Nieźle. Pozbądźcie się ciał. Crane'a zostawcie. Tak jest. Grube dziudziu. Jedno z pewne, dla niego bym nie chciał pracować. Jaką mamy publikę? Zobacz, wszystkie moje subskrybery tu przyszły. No. Widzę. Dobra, dajcie jakąś pałę. Jest gazrurka. Tu prawie nic nie ma. To gazrurki tylko. Dobrze, że sobie dodałem damażu. No stary, to będzie bolało. Chłopie, dobra. Tylko wiesz, że tu nie masz leczenia, nie? O, zapomniałem. Dobrze, żeś powiedział. O, ty gnoju, ugryź mnie! Petardy były w środku, w tej kontenera. Jeszcze nie zginąłeś mnie, Francie. Gdzieś tu nie ma jakichś beczek wybuchowych albo coś. Się rozniosą. Szkoda, że do tego czasu będziesz trupem. Czyżbyś po raz pierwszy próbował zapanować nad swoim... Ty, tu były noże do rzucania, chłopie. Gdzie stoję? Trochę za późno. Robisz wrażenie. No są, jak jest. Weź sobie. A tu firecrackers. Przydadzą się. Oh.
O, młotek dosyć dużym damage'em, bierz go. No, ten daje radę. Tu coś leży, a to jest deska pizdowata. O, tu coś niebieskiego jest. Noże tu są. O, gazę znalazłem i alkohol, będę mógł sobie zrobić. Tutaj dużo rzeczy leży, Bodzio. Gdzie zrobiłeś gazę? Tu. Znaczy, znalazłem. Tutaj leży w chuj rzeczy, tu. Ty, tu są prosty zbrojeniowe. Nie podchodź, nie podchodź, nie podam, jak weźmiesz te rzeczy już od nich, no to chuj. No nie, nie biorę tamtego. Gdzie masz prędce zbrojeniowe? Tu, z tych, z tych gruzów, no z tych gruzów. O, tu masz jeszcze noże. No, wziąłem, wziąłem, no. Dobra, te gazurki to nie sobie leżą, są beznadziejne. Can craft new item. O, petardy tu jeszcze leżą. No to stąd brałem. Dobra. Pręt zbrojeniowy może sobie jeden dodam. Raczej mi się nie przyda. Czy jestem w stanie apteczkę sobie wycraftować? Jestem. Masz gazę? Ja nie mam gazy. No była tam, leżała. Ja nie znalazłem żadnej. No nie, przytrzymuj sobie ten skan. No przytrzymałem, przytrzymuj, ale nie znalazłem. No widziałeś, to jest randomowe. No. Jest znowu ciężki pręt. Co tu jest? Noga od stołu. Tu coś niebieskiego znowu jest, nóż. Tych prętów zbrojeniowych jest od groma tutaj. No. A z tych, co tam pozabijaliśmy? Właśnie z tych, co pozabijaliśmy, to wszystko jest. Nie, tu nie ma nic kompletnie. A tutaj są. Te, co powrzucałem ich na te. Alkohol mam od groma. Te, co powrzucałem ich na końcu, to nie ma nic kompletnie, nie? Aha. Ja mam większość tych cigarettes. No ja też mam większość papierosów. O, jest kolejna gaza. Kawa, alkohol, kawa, alkohol mam od chuja. Cigaret i alkohol. Ja też, ale niepotrzebne mi to. Dobra. No dobra, bierzemy to chyba. Nie ma co przyciągać. Już, chwila. Zgadzasz się? Zgadzam się z tobą. Jakby co to krzyż, to cię wyleczę. Spoko. Oczekiwaj nie. Surprise! Motherfucker. Surprise, motherfucker. Kurwa, powinni dbać lepiej o załadunek. Uhuhu! Weź spierdalaj, facet, ej. Już mnie ujebał. Ja spierdolę. Ty, znowu, do zera! Yeah, ty on rzuca? Bo widzę, że już się kurwa szykuje do tego. Ale mi zajebał! I chuj! Ale mi zajebał beczkę, wysadził gnój. No chodź tu, gnoju. Podniesiesz mnie? No staram się, tylko że on stoi obok ciebie. Biegnie. Wypierdalaj motor. Teraz, nie widzi cię, dawaj. Dzięki. Uciekaj! Chodź tu gdzieś dalej, to cię wyleczę. No, skakuj do góry po prostu. Nie, bo on kamieniem rzuca, jebną mnie. To się wtedy schyla. No i tak mnie jebnął i beczkę jeszcze wysadził. Już rzuca, kurwa, uciekam. Czekaj, patrz tu. No wiem, widziałem. Rozwal to.
Jeszcze sobie jeszcze nożem tym. Motomaczyta. Ty nie... Wow, się wystraszyłem. Walisz mu ten? Tą butlę? Nie trafiłem. Idzie za mną. Dobra, zobacz, czy jest jeszcze jakaś butla. Tu nie ma. Ale no. Ja rozbiłem mu kask. Ale tu jest nożów, kurwa, ty. Noży. O kurwa, rzuca. Ty, padł. Co, już go zabiłeś? Nożami. Wiesz, ile mi go pakowałem? No ja właśnie miałem petardy wyegzekowane. Ej, włażą mnie bańce, bo to są wirale, zapomniałem. O kurwa, ty tu, zobacz co się stało. Ja pierdolę tam. Dobijaj ich, kurwa, ten. Ja wszedłem do środka. Czekam na każdego, aż przyjdzie. Ja sobie chodzę po tym. Teraz. O chuj, co się dzieje? Ataki zmniejszające twoją wytrzymałość. Dostarczyłeś moim ludziom naprawdę przyzwoitej zabawy. Szkoda, że więcej dla nas nie wystąpić. Tylko opóźniasz nieuniknione. Spróbuj wyciągnąć z tego jak najwięcej. Niech nikt nie mówi, że nigdy ci nic nie dałem, Crane. Co tam rzucił? Aptekę. Wybiegł. Bardziej hojny niż nowy. Twoje umiejętności już mnie nie dziwią, Craig. Pierre dobrze dobiera sobie ludzi. Mordę. Opuścić platformę. Ile minut odcinka masz? 34. Jest źródłem prawdziwego porządku. Trzeba być głupcem, by uważać inaczej. Pozwól, że zademonstruję. Bassam, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Opublikuj plik. Dobrze, szefie. I gotowe. Plik jesteś wysłany. Szalony. Właśnie skazałeś na śmierć tysiące niewinnych ludzi. Masz ten swój pieprzony chaos. Nie wiesz, co było w tym pliku, co, Crane? To dowodzi, że mam rację. GRE chce zrobić broń z tego wirusa. Nie leczyć. Interesuje ich tylko zysk, a nie ludzkie życie. Przestrzegając ich zasad i praw, robi z siebie tresowaną małpkę. Szanując. Dobra. Zabić go. Wow. Kung Fu Master widzę. Gruba akcja, fajnie by było jakby nam to dali zrobić. Doktorze, chodź, zabiorę cię stąd. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Twardy skurwiele. No. Na to czekacie, prosimy świnie! Zabić go! Żegnaj, doktorze. Kul odporny, kurwa. Ruchy! Szybciej!
Wiesz gdzie biec? Po tym biegnę, za to. Patrzę na mapę. Ty, a gdzie jest moja kotwica? Nie ma, wszystko zajebane. Co to było, ale jebło ty no. RPG, RPG chłopie. No tak, ale oni do ciebie strzelają, a ja dostaję, kurwa. O chuj, spadzę. You o chuj, dead. Ja prawie za tobą skoczyłem. Ale tu napierdalają. Już to jest przeglądarka. No. Żyjesz tam? Biegniesz? Tutaj? Czy nie tutaj? Dziwnie to jest zrobione. No tutaj. Okej. Okay. Musimy poczekać, kiedy Wiz zginie. Prawdopodobnie odszedł. Okej, okay, Bodzio opuścił sesję, chyba musiał iść bez pożegnania, także... No trudno, jedziemy bez niego. Zdołałem wydostać się z areny, ale muszę jeszcze jakoś dotrzeć do Brekena. Zir... Zir nie żyje. Pociesza mnie nieco fakt, że zanim wpadł w ręce zbirów Raisa, zdołał przekazać swoje wyniki badań Jade. Jest więc wciąż nadzieja na opracowanie leku. Jasna cholera! Okej, okay, zaraz się chyba przemienimy. Nie no, oczywiście tego się... Nie da, ale efekty czujemy już. Okej, okay, trofeum wpadło. Uspokoiło się tak, że możemy już skakać, to jest coś. Itemów swoich nadal nie mamy, z tego co rozumiem. Mamy jakieś pizdowate narzędzia. Miałem taką fajną maczetę, jestem ciekawy czy ja to odzyskam. Nie mogę biec nadal. Może mogę skakać, ale biec nie mogę. Dobra, zerknijmy czy to jest daleko. Nie, to nie jest aż tak daleko, ale coś czuję, że... O właśnie. Jest coraz gorzej! Coś czuję, że to będzie problem. Dosyć spory tam dotrzeć. Cholera jasna, nie wiem, którędy iść najlepiej. To nie biec? Oj, mnie dorwały moje. Trzeba się górą tu jakoś przedostawać, innej opcji nie widzę. Do zbiegania będzie to ciężkie. Nie, tylko nie to! Dobra, w miarę po tym płocie powinniśmy kontynuować. Nie teraz. Nie teraz, słyszałeś. No. Zir nie żyje. Zabili nam doktorka.
Straciłem przytomność, czy co? Gdzie jestem? Zabrałem cię na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni, zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa, zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika. W kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cenk. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Szacuneczek i powodzenia. Crane? Tu masz swój sprzęt, bierz. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. Okej, Karim. Sialala. Okej, mamy moją... Dobra, to trzeba wszystko rozmontować. Ej, gdzie ja to tam wrzuciłem? Dobra, to wszystko może zostać. Moja zarąbista maczetka jest, moja druga maczetka też jest, wspaniała pałeczka też jest. Czy ja chcę tą dwururkę? Nie, chyba nie. Doskonała katana to jest słabizna. Dobra. Lepsz. Co się nam przyda? Apteczki nam się na pewno przydadzą. Kotwiczka. Zdecydowanie. Dobra. Wytrychów. Trochę tego mam, nie? Domyślacie się pewnie w jaki... Co? Czemu tu 90 coś zostało? Aha. 80 coś. Okej. Części metalowe. Bam. Apteczkę możemy wziąć. To... Dobra, więcej nie będę tutaj kombinował. Później sobie resztę poprzerzucam. Tu mamy jakiś sklep, także zobaczmy co tu się dzieje. Dobra, nie będziemy tutaj przeciągać. Znajdź ludzi, którzy pomogą ci się dostać do sektora 0, okej. Wow, tu już są zombiaki, okej. Oni są gdzieś tutaj, także udamy się tam. O kurwa, to jest wir. Dobra, mniejsza z nim. Kotwiczkę sobie wyekwipujmy i zasuwamy. Zasuwamy do tego baru, o ile się nie mylę. Kotwiczka nam pomoże i to bardzo. Zarobisty temat z tą kotwiczką. Crane? Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Co tu się dzieje? Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie. Uda mi się tam gdzieś złapać? O, pięknie. Oj, nie za bardzo. Dobra, to mi się też udało złapać. Oszczędziło to troszkę czasu. Na wspinaczkę. Czyżby zrzut leciał? Nie, myślałem.
Uwielbiam to skakanie po tych dachach. Jest mega czadowe. Dobra, zmęczył się nam chłopa. Czyna odeczka. Tu mamy jakieś zadanie, what the fuck, co tu jest grane? A to na dole jest. Dobra, nie będę tego robił teraz. Goni mnie już jakiś viral. Jak dobrze jest bieg... Ej, gdzie się tam złapać? Nie wiem, czy to mnie... Nie wiem, czy to mnie zamortyzuje to. Nigdy nie próbowałem na to skakać, ale myślę, że jest chyba najwyższa pora. Nie amortyzuje. Nie próbujcie tego w domu. Dobra. Wejściówka jest... Jest tutaj, tak? Rozumiem. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak, myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do Sektora Zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. Okej, chyba gościowi moje poczynania zaimponowały. Czekamy. Czekamy, czekamy. A tu Olesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię, dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Czyli Rais raczej nie był zbyt lubiany w swojej dzielnicy. Jest i gaza. Dobra, daleko to jest, czy to jest blisko? Ho, 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 dostałem wiadomości jakiegoś? Nie. Dobra. To jest kawał drogi stąd. Także najpierw zróbmy tą ochronę. Nie wiem, co tam było w tej ochronie do zrobienia. Ale chciałbym to zobaczyć. To było tutaj. Jest jeśli tutaj. Jeśli jesteś w stanie mi pomóc, zapłacę za poświęcony mi czas. No dobra, mów. Słuchaj, mam pewien problem. Zbyt długo, by to tłumaczyć, ale muszę dostać się w inną część miasta i zebrać tam kilka potrzebnych rzeczy. Jeśli możesz mi pomóc, mam kilka rzeczy, które mogłyby ci się przydać. Czy możesz mi pomóc? Muszę się tam dostać. Narobiłem sobie wrogów i nie mogę już dłużej tu zostać. Mam na myśli konkretne miejsce, ale... Nie chcę mi się mu pomagać. Tym bardziej, że za chwilę chciałbym skończyć już odcineczek. Dostaniemy się tam do tego tunelu. Zobaczymy, co tam się dzieje. Zaraz poziomy zwinności. To jest właśnie coś, co mało u mnie jest rozwinięte. Umiejętności. O, poziom siły też mam. No proszę. No dobra. Tu widzę, że z tego raczej sobie nic zbyt ciekawego nie rozwinę. A tutaj mam jeszcze grubo dużo rzeczy do nauczenia się. Regeneracja zdrowia, taranowanie, może przeskok z obaleniem. Chciałbym to zobaczyć. Okej. Okay.
Ale was tu jest. Ej, nie tak miało być. No i co, obaliło ją mnie? Oj, słyszałem zbuja po lewej. Jest. Dobra, nie będę się z nim bawił. Bam! I głowy nie ma, dobra. To jest tu? Czy ja dobrze poszedłem? Nie, to nie ten tunel. Dobra, musimy przejść bokiem jakoś ten tunel. Tamtędy najlepiej. I to powinno być na tej trasie. Okej. Okay. No tu chyba jeszcze na tym tunelu nie byłem. Ty, kto ci kazał przechodzić na moją stronę? Podejdź do płota, to nie przechodź przez płot, no. Coś ten decent. Okej. Ty, w tych rewirach to ja tu chyba jeszcze nie byłem. Chyba nie, bo nawet mam zasłoniętą mapkę. Który tu na mnie tak pluje? A tam jesteś, gnojku. Chciałem coś zobaczyć. A to widzę, że nie za bardzo mi się to udaje. Chyba trzeba z większej wysokości spaść. Jest i zbój. Ty! Jaki koleś? Czemu uderzyłeś wcześniej? Spaniak tylko czekał na ten moment. Karnister sobie rzucił. O, kolejny plujek. Okej, jesteśmy na moście. Zróbmy tu mały porządeczek. Dobra. Chyba wszyscy wysprzątali. Nie, jeszcze nie. To jest młotkiem do mnie? Dobra, nieważne. O, jeszcze przyszedł jakiś. Skąd wy się tu bierzecie? Dobra, teraz to już pora uciekać. Spotkałem tego całego Cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do Sektora Zero. Okej. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa, ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona.
Mógłby trochę szybciej iść. Odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Okej, moi drodzy. Jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. No dobra, moi drodzy. Tu widzę, że spotkaliśmy Dauda, temu co giwerkę mu sprzedałem. Z jego synem, znaczy nie wiem czy to jest jego syn, uciekł z tym dzieciakiem. Murzyna się na mnie patrzy i to ostro. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Cześć.